chciałam powiedzieć, więc ja dziękuję za dzisiaj. A tak naprawdę to chciałam tutaj stoić, proszę Państwa, jako przedstawiciel uczelni wyższej, drugi na tej sali, aczkolwiek pani doktor Kitowska była rektorem uczelni wyższej, więc we krwi zainteresowania to ma. Myślę, że trochę po tym szaleństwie, które tutaj ma miejsce z naszej strony, widzicie Państwo, jesteśmy pasjonatami edukacji. To, o czym tutaj również była mowa o tym wniosek, że edukacja to nie jest tylko szkoła. My wcale nie przygotowaliśmy się do tego spotkania, do kolejnego, które będzie w listopadzie u kolegi Pawła na Łamie, pod kontekstem szkoła, szkoła. Mamy tą szkołę, bo faktycznie to jest centrum. Dzieci, nauczyciele, rodzice, organy prowadzące. Natomiast chodzi nam o sprawę, która jest, czyli o edukację. Do tej pory, co się tutaj zadziało, to myślę, że wiele punktów wspólnych. Pan burmistrz mówił, że bardzo ważna jest jakość edukacji. Mówił też o wynikach. Ja osobiście jestem absolutnie przeciwniczką testów. Uważam, że testy zabijają kreatywność właśnie dzieci, czyli my tam te dzieci przez nasz system. To jest problem systemowy i my tutaj go nie rozwiążemy na pewno. Natomiast pewnie możemy podejmować działania takie, które z różnych poziomów, które tym dzieciakom od samego początku pomogą. Odczarowując trochę mur uczelni, że uczelnia jest taka inna, zamknięta i naukowcy niekoniecznie rozumieją, to my przynajmniej prezentujemy z tego ogółu takich naukowców, którzy są normalnymi ludźmi, rodzicami. Mamy te dzieci właśnie, czwarte, jestem szczęśliwą mamą drugi z czwartej klasy i doskonale czuję temat dziecka w szkole, swój jako rodzica, swój jako nauczyciela akademickiego, który ma ze starszymi dziećmi, często młodzieżą, dorosłymi, często starszymi ode mnie zajęcia. Widzę różnice pokoleń, interesuję się tym również naukowo, więc jestem osadzona jako ten naukowiec naprawdę w realiach tego, co się dzieje i dobrze to rozumiem. Ja nie będę mówiła w moim wystąpieniu o pieniądzach, o tym, czy skąd, jak te fundusze brać, bo to jest ważne. Natomiast bardzo ważna jest inna sfera, która jest absolutnie od nas zależna. Bo pieniądze są w takim projekcie, w innym projekcie, w konkursie, możemy po nie sięgnąć, możemy, nie musimy, dostaniemy bądź nie dostaniemy. I to od nas nie do końca zależy. Możemy napisać świetny projekt, natomiast i tak oceniają to inne osoby i od nas zależy tylko do momentu złożenia wniosku. Więc od nas nie zależy. Natomiast to, co od nas zależy, to proszę Państwa, jakie postawy prezentujemy. Dzisiaj do Państwa jako samorządowców, do tych, którzy mogą poczynić być może dzisiaj autorefleksję. Może mogą w drodze do domu zastanowić się nad tym, co przekazać im, czego wymagać od siebie, bo od tego przecież zaczynamy, ale tak samo od innych, tych, których tutaj nie ma. Ja dziękuję Państwu jeszcze raz i gratuluję tego, że tu jesteście. Bo przecież orientujecie się Państwo, ile mamy powiatów w naszym regionie, ile mamy samorządowców i Państwo skorzystaliście z naszego zaproszenia, jesteście tutaj dzisiaj z nami, a innych nie ma. To i sami widzimy z tą gotowością do współpracy z uczelniami, uczelni się wymaga, natomiast ta gotowość do przyjmowania czasami nas, tego co chcemy powiedzieć, naszych zaproszeń, nas zapraszania do pewnych akcji, które są organizowane, ta gotowość też nie jest na poziomie, jaki pewnie wszyscy sobie byśmy życzyli. Dlaczego o przywództwie? Dlatego, że jest to pojęcie, które krótko, naprawdę zostało na koniec, natomiast cieszę się, bo wisienka na torcie. Tak to traktuję. Natomiast przywództwo jest takim elementem, stanem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, którego nie da się nauczyć. To jest to coś, co jednak w części możemy pracować, natomiast to jest to coś, co po prostu musi być w osobowości. I czasami jest tak, że mówiąc o takich elementach miękkich, teraz tak się fajnie nazywa, nie tylko w uczelniach, bo przecież wszystko będzie funkcjonuje i zarówno w projektach, często jest tak, że jak idziemy z tematami miękkimi w tematy twarde, to się nie da. U nas się nie da, to się nie da. Też kiedyś prowadziłam szkolenie do zarządzania projektami dla administracji publicznej, to słyszałam taki opór w sali, no u nas się nie da, to są regulaminy, procedury, ustawa, wszystko u nas się na pewno nie da, tak? Czyli mamy ten właśnie opór, który zależy od nas, czy my go pokonamy. I pytanie, czy przywództwo, dlatego dodałam ten nawias, czy ono jest inne, czy nie w szkole? Czy to chodzi o to, że faktycznie zaraz zrobimy barykady, że w szkole czegoś się nie da, ponieważ czy faktycznie w drugą stronę zastanowimy się i poczynimy taką refleksję nad tym, że to chodzi wyłącznie o to, żeby dobrze to zrozumieć. I
do Państwa to mówię, do tych, od których wiele zależy, od tych, którzy często decydują o tym, co ma być, czego ma nie być, czy faktycznie tą zmianą będziemy podążać. Tu kolega mówił o tej zmianie trwałej, a możemy spróbować trochę to pozmieniać. Zmiana jest czymś, co się zmienia non-stop. Nie będzie zmiany trwałej, tak? Zmienimy coś, ale jesteśmy dalej w zmianie. Nie uciekniemy od tego, wszystko dobrze. To, że Państwo tu jesteście, to dla mnie jest dowód, że Państwo o tym wiecie. Że wiecie, że jesteśmy w otoczeniu zmiennym i że chcemy, nie że musimy wcale. To, że musimy, bo będziemy z tyłu, to oczywiste, tak? Ale my chcemy. Jesteśmy tutaj, bo chcemy. O definicji w ogóle nie będę żadnych przytaczać, tylko chodzi mi o pokazanie różnorodności. Przywództwo pojmujemy różne. Zrobimy Państwu teraz taki teść, który Państwo rozumiecie. Ktoś mi powiedział, że jest cecha, ktoś mi powiedział, że jest umiejętność. Inny, że pewna jest to relacja między jednym czy drugim podmiotem. Ktoś jeszcze inny, że proces. I każdy miałby rację. Stąd tutaj tyle tych próbek. I to na pewno jest istotne, żeby w ten sposób to pojmować. Była też już dzisiaj mowa o kompetencji. Oczywiście ja z takiego drobnoukowego punktu widzenia na co dzień te kompetencje szczegółowo rozpisuję, rozpracowuję. I tutaj powiedzmy nie używam zamiennie z pojęciami umiejętności, bo umiejętności są w tej kompetencji. Natomiast my też jesteśmy wszyscy w duchu kompetencji, mówimy o tym wiele. Podnoszenie kompetencji uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli, podnoszenie kompetencji. Bardzo ważne, żeby rozumieć, czym jest ta kompetencja. Z jakich elementów się składa. Co to znaczy, że my mamy wpływ na to, żeby ta kompetencja faktycznie była na poziomie takim, jak nas to zadowala. Kilka pytań, które tutaj postawiłam, też takich pytań do refleksji. Chciałam tylko trochę dzisiaj pokazać Państwu, jakie są różnice, żeby właśnie pokazać, że przywództwo jest czymś, co jest bardziej istotne od zarządzania, od kierowania, które jest bardziej operacyjne. Po to, żeby pokazać Państwu, że jesteście tymi, którzy być może są właśnie na właściwym miejscu, tymi, którzy posiadają ten dar przewodzenia pewnymi rzeczami, które nie wymagają tylko kierowania zarządzania, ale wymagają właśnie tego etapu wyżej. Tego etapu tej charyzmy, pokazując za chwilę zestawienie tej różnicy, które możecie Państwo wykorzystać. Patrząc na napisane tutaj tytuły, funkcje, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, zawsze to zależy od stanowiska, od struktury organizacyjnej, moglibyśmy zastanowić się, co mają wspólnego te napisane słowa. Pewnie jakbym poprosiła Państwa o odpowiedź, wskazalibyście Państwo, że te osoby kimś kierują, zapewne odpowiedzialne są za coś, tak? I wymienilibyśmy pewne zadania, które faktycznie uspójniają nam te wypisane argumenty. I pojawiłoby na pewno się słowo kierowanie. Natomiast w samym kierowaniu proszę pamiętać, najważniejsze jest to ten drugi człowiek, realizowanie zadań ok, ale za pośrednictwem ludzi, tak? To nie jest kierowanie innymi. Ludzie nie są narzędźmi, tak? Którymi mamy kierować. Natomiast my mamy realizować zadania za pośrednictwem innych ludzi. Skierowanie dzisiaj biznesu, zarządzania w taki nurt zasobów ludzkich, potencjału ludzkiego, kapitału, jakkolwiek, kto lubi to nazywać. Oczywiście to wolność się zwierza, dlatego że niektórzy oburzają się, jak mówimy o zasobie, dlatego że pojmują to zbyt twardo. Natomiast bardzo ważne jest to, że ten aspekt faktycznie człowieka wśród tych finansów, wśród tych tej gonitwy, tego pokazywania się lepiej szkoły od innej szkoły, czy podmiotu od podmiotu, samorządu od samorządu, gminy od gminy, jakkolwiek, żeby w tej konkurencji faktycznie widzieć, że bez tego nie można iść do przodu. Niestety badania, mówię niestety, dlatego że na co dzień wykonujemy badania i ogólny wniosek jest taki, że około 90% obejmując stanowiska kierownicze, bez względu na płeć, chociaż jest to pewnego rodzaju kryterium badania również, bez względu na wykształcenie, na wiek i różne inne, wydawałoby się dyskryminujące kryteria, wskazuje, że niestety około 90% osób, które sprawuje stanowiska kierownicze, nie nadaje się, to znaczy nie nadaje się w takim sensie, czyli nie ma kompetencji odpowiednich do tego, żeby te stanowisko piastować. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? I próbując za chwilę odpowiedzieć sobie na nie, chciałam poprosić Państwa o króciutki kajsik, a mianowicie, żebyście przez chwilę Państwo wyobrazili sobie szefa swoich koszmarów. Generalnie to jest
planowamy dłużej. Natomiast takie zadanie, natomiast nie chciałabym tego to teraz już specjalnie rozpisywać, bo taki miałam plan wcześniej, ale my dedykujemy go, ponieważ zaszła zmiana i pewne rzeczy zostały wprowadzone inaczej. W związku z czym proszę wyobrazić sobie takiego szefa. Wyobrażając sobie takiego szefa swojego szmalu, proszę spróbować w głowie wymyślić sobie, nie wiem, 5, 8, 10, 12 takich cel, postaw, zachowań, które ten szef tych koszmarów państwa koszmarów, którym się charakteryzuje, które prezentuje. Minutka. Na zastanowienie się. Każdy myśli o swoim szefie. Tak, się liczyć się ten pracę. Dokładnie. Bo co ty myślisz? Jak mamy te 12, jak mamy te 12, 10, tak? To proszę spróbować teraz pomyśleć o tych trzech, które są najbardziej takie potępiające i te, które faktycznie wskazują, że jest to faktycznie koszmar, tak? Przebywanie. Być może niektórzy z Państwa przychodzi na przykład różne nazwisko, bo nie o to chodzi. Zupełnie odcinamy się od nazwisk, chodzi o, prawda, o zachowania, o postawy, o umiejętności, o wiedzę. No i nie przedłużając, aczkolwiek, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dokończyć i faktycznie jeszcze poświęcić czasu na to, zachęcam. Natomiast przeprowadzając tego typu zadania w różnych grupach, wnioski, proszę Państwa, najczęściej rodzą się trzy zasadnicze. Jak myślimy o tym, o naszym szefie koszmarów, najczęściej brakuje nam jakby tych cech związanych z wiedzą. Jak myślimy o takich, o postawach, umiejętnościach tych osób, też potrafimy bardziej wskazywać brak umiejętności, czyli przechodzimy do tego, czego tej osobie brakuje. Patrząc na postawy, czy analizując zachowanie tego człowieka, też próbujemy oceniać je w sensie mniej lub bardziej świadomego nastawienia do relacji, do jakichś procesów, do sytuacji. To dobrze Państwa jest właśnie w tym obszarze tego profesjonalnego trójkąta. Trójkąta, który wskazuje na właśnie zrównoważony, znaczy dążymy, tak, patrząc taki trójkąt, do zrównoważonego rozwoju przywództwa. Czyli do tego, aby każda ze ścian tego trójkąta była w stopniu zrównoważonym, tutaj było zrównoważonym rozwojem, tutaj Pan Dyrektor z Opola. W związku z czym zobaczcie Państwo, co mamy. To jest kompetencja, ten trójkącik. Mamy wiedzę, mamy umiejętność, mamy postawę. Robiąc sobie rachunek sumienia, myśląc o sobie kompetentny, niekompetentny w jakiejś dziedzinie, proszę się zastanowić, tak? Ja jako przywódca, ja jako szef, organ prowadzący, dyrektor, nauczyciel, który zarządza, kieruje klasą, tym, co się dzieje, zadaniami w klasie, czy faktycznie z czystym sercem mówię, że jestem kompetentny? Czy na każdym poziomie wiem, umiem i to robię? Czy ten nauczyciel, dyrektor, organ prowadzący może wie? Może i umie na szkoleniu, na studiach podyplomowych, ale czy to robię? Wcześniej któryś z moich przedmówców mówił o tym, że chyba dyrektor z Opola, wskazując nam swoje dobre praktyki, o zajęciach i tym, że jeden uczeń się nudzi, drugi się nie nudzi. Wspominał o neurodaktyce, którą ja też jestem pasjonatką, byliśmy z panią doktor tam na kongresie neurodaktyki w Bydgoszczy, w mojej uczelni. I byli tam właśnie super fajni nauczyciele kreatywni, którzy pokazywali, jak wykorzystują tę naukę, czyli albo informacje, właśnie wiedzę. Dowiedzieli się, że tak można, czyli można różnymi narzędziami, które my jako też zarządzanie dajemy, różnymi narzędziami można zbadać tych uczniów i faktycznie później pracować. Tylko oni też potrzebują zgody dyrektorów, bo nauczyciele nie mieli się tymi takimi przykładami, że przyjechali z studiów podyplomowych z neurodaktyki, z nowymi pomysłami kształcenia, na swoje metody konkretne. Język polski, matematyka, chemia, byli tam różni nauczyciele, z różnych przedmiotów. Ale dyrektor wchodzi do klasy i mówi, co ty robisz? Czemu przestawiałeś ławki, tutaj coś zrobiłeś, tam czego, to jest nie tak, tak nie może być. Więc mówimy o tym, proszę Państwa, że przykład idzie z góry i tak jest. Dlatego dzisiaj do Państwa. Tutaj Państwa, po to, żeby jako ta głowa, czy szyja jakkolwiek, ale żebyście to Państwo właśnie przewodzili tym, jak należy. I proszę Państwa, już kończąc, jeszcze dwa aspekty chciałam poruszyć.
Często używamy zamiennik zarządzania przywództwa. To naprawdę nie jest to samo. Kierowanie to jako, teraz trochę się powymanżam jako doktor zarządzania, ale faktycznie tylko, żeby zobrazować pewną istotną różnicę. Kierowanie i zarządzanie to jest taki pierwszy poziom operacyjny. Tak? Przygotowanie, planowanie, organizowanie, monitorowanie, czyli to, co menadżer, czy to jest dyrektor, menadżer, burmistrz, wójt, starosta, menadżer regionu, menadżer zadań wykonuje na co dzień. I to jest ok. Natomiast przywództwo to jest ten drugi poziom, tak? Ten poziom takiego spoglądania trochę z góry, ale jakiegoś spoglądania. I tutaj na przykład podam taką historię o dżungli. Zresztą to ma prezentować to zdjęcie, wyobraźmy sobie, że jest dżungla. I tak, proszę Państwa, są pracownicy, czy to jest szkoła, czy jakakolwiek inna firma. Pracownicy, którzy idą jakimiś siekierami tam dną, prawda? W dżungli trudno przejść, więc trzeba zrobić to przejście, dotarcie do celu. Więc idą z tymi siekierami, prawda, robią te drzewa, liście, cokolwiek, po to, żeby robić przejście. I są ci menedżerowie, którzy kierują, zarządzają. Czyli ostrzą im być może te piły, pokazują plan, robią regulaminy, wyznaczają procedury, wynagradzają za to, monitorują. Ale ten, który wejdzie na drzewo, zobaczy, obejrzy sytuację, tak, i stwierdzi, to nie jest ta dżungla, to jest właśnie ten przywódca. Czyli ten, który ma wskazywać ten kierunek. Bo oczywiście wysiłek jest bardzo ważny. I bez wysiłku nic się nie da zrobić. Natomiast warto, żeby ten wysiłek czynić w tej właściwej dżungli, a nie w żadnym innym. I proszę Państwa, takie są właśnie różnice. Zarządca wyznacza cele. Przywódca tworzy wizję misji, tak? Zarządca planuje, koordynuje, natomiast przywódca motywuje, komunikuje, inspiruje. Wydawałoby nam się, że rzeczy podobne. Rezultat jednak jest inny. A to jest dla nas najważniejsze w przywództwie, ten rezultat. I na koniec chciałam Państwu, już naprawdę na koniec chciałam Państwu powiedzieć, że jako uczelnie naprawdę możemy pomóc. Ja prezentuję to zarządzanie, natomiast pomagamy w biznesie. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, współpracujemy też z samorządami. Ta współpraca odbywa się różnie. Ci, którzy są gotowi, świadomi, przychodzą do nas i mówią, że jest to faktycznie dobre rozwiązanie. Natomiast mamy na to narzędzia, więc warto się nie bać. Jeżeli tutaj pan dyrektor mówił o tym, że trudno jest zmierzyć kompetencje, piszą projekty, nie wiedzą, jak to zrobić, my chętnie pomożemy, bo my też pokonamy tą trudnością. Mierzyć kompetencje nie jest bardzo trudno. Jak wzrosła motywacja, jak wzrosła, prawda, komunikacja. To jest ciężko, ale po to właśnie chcemy tworzyć tą triadę. Samorządy, biznes, edukacja, a my również w tej edukacji, jako szkolnictwo wyższe, żeby właśnie pomagać. Mamy narzędzia, różnego rodzaju modele. Mówię dzisiaj o przywództwie, więc pokazuję jeden model Blancharda, który właśnie pokazuje style przywództwa socjalnego. Czyli mamy narzędzia. Jesteśmy gotowi, mamy chęci, więc tak naprawdę, proszę, więc tak naprawdę tak składamy ofertę. Kończąc to, chciałam powiedzieć, że jako uczelnia jesteśmy faktycznie od przedszkola, powiedziałabym, do Opola, wykorzystują tutaj u nas pan z Opola. W Bydgoszczy mamy przedszkola akademickie, mamy żłobek od tego roku. Jako Wyższa Gospodarki pod swoim patronatem mamy w całej Polsce 30 patronatów nad uniwersytetami trzeciego wieku, czyli od przedszkola po seniorów. Więc naprawdę nasze doświadczenie w kontaktach, w komunikacji z ludźmi z różnych obszarów jest bardzo, bardzo duże. Także to tyle. Ja zachęcam do tego, żeby być odważnym w przewodzeniu, co nie jest proste. Natomiast zachęcam do tylko, jeżeli chcemy, to możemy to zrobić. Dziękuję bardzo.